Witajcie moi drodzy, jest wtorek. Mniej więcej środek dnia, zrobiłem sobie małą przerwę w pracy. Chciałem Wam szybciutko pokazać to, nad czym pracowałem przez ostatnie dwa dni, półtora dnia. W poniedziałek wieczorem sobie usiadłem, tam jeszcze pokolorowałem. A dzisiaj skończyłem, zrobiłem podstaweczki, zrobiłem brzeszki i skończyłem 10 gwardzistów do Kiltima, którzy czekali na to skończenie, wykończenie, dokończenie malowania od premiery Kiltima tego nowego. I wiecie, jak wyszedł, wyszło to pudełko orki z gwardzistami. Więc teraz wam pokażę szybciutko, jak oni wyglądają i czy jest coś ciekawego w tych modelach, o, który, o czym mogę powiedzieć. No dobra, więc mamy modele. Jak widzicie, schemat kolorystyczny jest dosyć ciemny. Może troszeczkę jeszcze Wam dodam wam światła, żeby było trochę jaśniej. O, teraz będzie trochę lepiej. Schemat kolorystyczny jest dosyć ciemny, ale ja takie akurat modele lubię. Nie lubię pstrokacizny za bardzo. Lubię, jak ktoś to robi, ale ja nie umiem, więc ja robię tak. E modele są pomalowane w bardzo prosty sposób jakiś zielony kolor e wyciągnięte brązy, wyciągnięte metaliki. E później są zrobione, e później jest położony łóż, najpierw czarny łóż, później na buty i ciuchy jest położony jest brązowy łóż. No, a później są powyciągane detale, takie jakieś tam sprzączki, yy, paski jeszcze dodatkowo poprawione, jakieś takie guziczki, i tak dalej, tak żeby tutaj coś się działo. Jak sobie zerkniemy na tył niektórych z, z tych modeli, to widzimy, że coś tam się dzieje, jakieś mapki pomalowane, jakieś coś, detaliki. Także nie jest to żadne skomplikowane malowanie, jest to dosyć proste malowanie, takie, żeby po prostu popchnąć te modele, żeby były zrobione. I za co się teraz będę brał? W, na dzisiejszym streamie, bo dzisiaj jest wtorek i będziemy streamować, e, będę brał się najprawdopodobniej, wezmę się za orkaski, Trochę je przygotuję, tylko muszę je najpierw znaleźć, bo nie pamiętam gdzie one są. Muszę je najpierw znaleźć i przygotujemy troszeczkę orkaski e, do dalszego malowania i też do takiego przyspieszenia, zrobienia i popchnięcia modeli. E, Wiem, że te modele nie były do końca pomalowane w te półtora dnia. One były tak bazowe, kolory miały zaczęte, więc można powiedzieć sobie, że troszeczkę tutaj oszukuję, no, ale też wykańczam stare projekty i wydaje mi się, że to też się liczy jako modele skończone w 2024 roku. Więc na ten moment mam 8 czołgów i 10 gwardzistów, czyli 18 modeli, a jest dopiero 9 stycznia. Więc jak będziecie to oglądać, to będzie jakiś tam 11-12 stycznia, no bo to będzie przeszły tydzień. <laughs> nie, 12-14. Nieważne, będzie przyszły tydzień. W każdym razie jest nieźle, jestem do przodu, jestem do przodu z planem wykonawczym, więc mogę sobie pozwolić teraz na. Nie, nie mogę sobie pozwolić. Muszę cisnąć dalej, będziemy robić orków, a orki to też jest chyba 10 lub 12 modeli. Tak mi się wydaje. Licząc tego małego Snotlinga, Grota i Squiga, tak mi się wydaje, że to będzie chyba w sumie 12 modeli. No nic, do następnego wejścia. Moi drodzy, jest czwartek. Znowu chyba wydaje mi się, że znowu nagrywamy po streamie. Ale akurat to jest dobry moment, kiedy mogę podsumować to, co zrobiłem do streamu od streamu, czy od ostatniego wejścia. Ostatni raz nagrywałem chyba we wtorek, jeśli dobrze pamiętam. Słuchajcie, skończyłem wszystkie orki do, e, z Octariusa, e, mamy je zakończone i one stoją teraz sobie ładnie na moim pudełku, e, które noszę do Kiltima. Pokażę Wam teraz to pudełeczko. To jest moje pudełeczko. Niektórzy e, stare wygi z was pamiętają. Metalowe pudełeczko, pudełeczko, które można było kupić w Games Workshop. Ono jest tylko z gąbkami. Ja tutaj sobie włożyłem wszystkie rzeczy, które mam do Kiltima, e, książki e, i tutaj są pod spodem o. Są y, pianki, które będą te modele szły, a tu są oto modele. <laughs> I słuchajcie, tu są oto modele. To jest ta piątka, którą dzisiaj skończyłem. Tu, tu, tu. Prezentują się całkiem spoko i fajnie wyglądają razem z pozostałą piątką. No i y, został mi tylko, zostały mi tylko y, jak się nazywa, y, squig i został mi tylko jeszcze grocik. Grocziknicza, który potrzebuje tylko do zrobienia ma podstawek, tak naprawdę i nic więcej. Więc to jest to wszystko, tak naprawdę, co zrobiłem w ostatnie dwa dni, nie miałem zbyt dużo czasu, ale, ale jedną rzecz, którą chciałem wam powiedzieć. Przeczytałem sobie, ostatnio, skończyłem czytać, jak jeszcze skoń, znajdę, oczywiście ze swojej kolekcji, ze swojej kolekcji orkowych książek, przeczytałem sobie Darobo Rides Again. Bardzo fajna książka. I słuchajcie, bo chyba nie mówiłem o tym. <laughs> Bardzo fajna historyjka, w której e, próbują stworzyć Redgobo gobo i mnie wychodzi, a potem ostatecznie tworzy się red gobo sam naturalną, że tak powiem, naturalną metodą tworzenia się red gobo czyli e, po prostu z wkurwu e, Grecinów na orki i chęć ich e, zajechania na śmierć. Bardzo fajna, śmieszna książka. Bardzo y, Wiele tam jest takich fajnych scenek, które są po prostu śmieszne i zabawne. Nic więcej. E, nic, nic niesamowitego. Kolejna książka z tej serii, em, z tej serii Da Gobo. E, będę kupował sobie kolejne, bo są naprawdę fajne. E, śmieszne. Nie jest to jakieś, wiecie, e, czytanie wymagające intensywnego myślenia, ale jest to po prostu fajne czytanie e, i jest zabawne. Dobrze napisane. E, napisane przez Ruadir James. Nie mam pojęcia, kto to jest, nie mam pojęcia, co wcześniej pisał, ale tą książkę napisał całkiem nieźle. Jeśli chodzi o malowanie, jeszcze malowanie jest dosyć proste. Ja tu nie, nie celuję w jakieś wysokie, wysokie pułapy, ale wydaje mi się, że jako modele wyglądają spoko do grania takiego na stole. Jest to dosyć więcej, chyba, niż Tabletop, nawet Tabletop Plus. O, tutaj widzę, że jeden czołg się trochę podniecił i stanął na dwóch kółkach. O, i tutaj sobie właśnie trzymam. E, poza tym jeszcze modelem, o muszę zabrać. Modele, które pomalowałem w styczniu. Także m, dzieje się coś. Coś zaczyna się pojawiać na tych półkach. No i jeśli chodzi o takie podsumowanie, no to mamy dzisiaj 11. 11 stycznia, a ja już mam 10 plus 10. 25, 28 modeli pomalowanych. Więc, y, okej, okay, skończonych. Bo y, tak jak mówiłem, Orki były troszeczkę już zaczęte, gwardziści byli troszeczkę zaczęci, ale sądzę, żeby się to wydłużyło o jeden dzień lub dwa malowanie każdego z tych oddziałów, ponieważ były zaczęte tak dosyć podstawowych kolorach. Więc nie byłoby to żadnym dużym problemem dorzucić ten jeden, jeden dzień czy dwa, więc uznaję to za powiedzmy tam jakiś margines błędu. A powiem Wam tylko szybciutko, co, o czym będziemy się zajmować. Może nie powinienem, ale powiem Wam, czym się będziemy zajmować za czas jakiś. Pokażę Wam tylko fragment tego, czym będziemy się zajmować. E, o, będziemy się zajmować... Może pokażę tak, o, w ten sposób. Wiecie, co to jest? Poza tym, że wygląda bardzo falicznie. E, to, jeśli nie wiecie, co to jest, to jest to model Taunar do Tau. I e, z firmy Rebel dostałem taki zestaw. Dostałem taki zestaw. E, pokazywałem go Ammo Wargaming. Universe, i tam są właśnie Weathering for Combat Armor, czyli wa waloryzowanie modeli, o, modeli e, pojazdów. I tym zestawem będę starał się ten model. Zużyć, czyli pokazać rdze, różne tam rzeczy, ale najpierw muszę to model pomalować. Więc w przyszłym tygodniu najprawdopodobniej, żebyś właśnie tego Squiga i Grota sobie pomaluje, pewnie Grecina pomaluje sobie tak po prostu już. Nie będę wam tego pokazał, bo to już byłoby nudne. Ale w przyszły tydzień, e, w przyszłe dwa streamy, lub też może nawet więcej streamów, będę już malował e, tego Taunara, żeby on był taki w czystej formie. A później będziemy go postarzać, nie? E, żeby to wyglądało tak, żebym mógł zrobić materiał, ponieważ jest takie trochę wymaganie, że y, od Amomiga, żeby y, używać tylko ich produktów. Po prostu. Więc y, najpierw muszę pomalować, żeby później wziąć tylko produkty Amomiga i ich, tylko ich pędzelki. Wiadomo, firma ma swoje y, żądania, ma swoje y, rzeczy, które chce pokazywać i chce pokazywać tylko swoje. Y, I jak najbardziej to rozumiem. I Games Workshop też na przykład. Teoretycznie każdy swoje malarze może tylko farby Games Workshop. Na filmikach też zobaczycie tylko i wyłącznie pędzelki Games Workshop. To jest normalna praktyka. Nie ma się tutaj co oburzać, nie ma się tutaj co y, krzywić. Ja to po prostu wziąłem na klatę i muszę się do tego po prostu odpowiednio przygotować. No i słuchajcie, <laughs> chyba na ten moment tyle. Zobaczymy się w kolejnym wejściu i. Zobaczymy czy nie wiem czy w piątek może będę miał czas w sobotę. Dam wam znać nie wiem czy będę robił wejście w sobotę, bo w sobotę będę nagrywał Battleport, jeśli wszystko będzie w porządku, wszystko się nic nie na mnie pokomplikuje, to w sobotę nagrywam Battleport z Bolt Action. Przyjeżdża do mnie kolega ze swoim znajomym i będą nagrywać, znaczy ja będę nagrywał ich, jak grają. Więc coś ciekawego, coś innego. Trzymajcie się ciepło do następnego wejścia. Ja tu zaraz będę musiał zgłosić coś do prokuratury, bo mi Mateusz Wysłał puste pudełko to nic nie waży, panie Mateuszu. O co chodzi, moi drodzy, piątek, e, południe, jakoś tak. Za chwilkę będę się wybierał do stagrafu, bo w nowej miejscówce trzeba pomierzyć troszeczkę lokal i żebyśmy wiedzieli, ile. Potrzebujemy rzeczy na różne rzeczy i co będziemy robić? Muszę wziąć listę, stworzyć sobie rzeczy. Możliwe, że też stamtąd zrobimy jakieś nagranie. A teraz otworzymy paczuszkę, którą przed chwilą widzieliście w samochodzie. Otworzymy paczuszkę od Mateo. Posłuchajcie, zobaczcie. Tu praktycznie nic nie ma chyba. Dobra, zerkamy i otwieramy paczuchę. Kurczę, zapetłał tą paczkę. Także jej nie otworzy. Tak będzie łatwiej chyba. <laughs> o, o o. A, bo jest dużo pianki. Jest dużo pianki. Tu nic nie ma. Żadnych śmiesznych rzeczy mi nie wysłał. O, jedna rzecz, jedną rzecz. A, jeszcze coś tu wysłał. Dobra, tam też nic nie ma. Zobaczcie, wysłał mi. <laughs> <laughs> jak to wygląda? Zobaczcie jak wygląda bez osłony. <laughs> Jak wygląda bez osłony, nad, nad, bez brody praktycznie. <laughs> <Jaki>? <laughs> to tak jest? Tak jest. Jak to jest? A, to pewnie jest tak, żeby tu podnieść. O, to jest tak. A to jest pewnie dolna część. No i tak. Teraz to wygląda. No, ma to sens, <laughs> ale tak mi się podoba bardziej i chyba tak zostawię. E, taki facet, który musi udowodnić, że jest męski, bo nie ma brody. <laughs> no dobrze, w każdym razie, po co to jest? E, to jest z, jak się nazywa, z pierwszej edycji mini, mini Painting Sketchpad. To jest takie coś dla ludzi, którzy chcą sobie poćwiczyć malowanie różnych technik, i to jest na przykład do ćwiczenia lub metalików, lub też non-metalików jeśli chcecie sobie na zbroję, no bo to, jak domyślacie się, jest to rycerz, który jest w metalowej zbroi, tak? Czy rycerz, czy rycerka. No i tu można też sobie troszeczkę twarzy poćwiczyć, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby poćwiczyć sobie malowanie metalu. No i można sobie chyba też... Czy da się to zamknąć? Nie, nie da się. O, patrzcie, na twenie jest zrobione, że jak docisnę, to się otwiera. Czyli tak to ma być. Trzeba zapchać dziurki, zakleić wszystko i dopiero można się bawić w malowanie. Na którymś streamie to usiądę i wezmę się za to, poćwiczymy sobie to. Mam gdzieś chyba zestaw do malowania no metalików, tak mi się wydaje. I można sobie będziemy mogli przetestować. Dobra, może nie do metalików, ale Metal Alchemy Steel Series mamy. Cztery metaliczne kolory z super pigmentami. Cztery alchemiczne, jakieś coś tam, coś tam, pędzelek i tak dalej, więc sobie przetestujemy. Zobaczymy, co można z tym zrobić, osiągnąć na takim, na takim modelu. Więc niedługo sobie pewnie połączymy i jedno i drugim. Ten zestaw dostarczył mi Rebel jakiś czas temu, a to dostarczył mi oczywiście Mateo z kanału Paints of War i jego Kickstarter Mini Painting Sketchpad. Więc jeżeli chcecie sobie e, takie coś, to zapraszam. Będzie pewnie robił na Kickstarterze kolejne rzeczy, bo chyba to mu całkiem ładnie pykło i ma jakąś tam popularność. No dobra, słuchajcie, a teraz jedziemy do Kryspina, zobaczymy co u niego słuchać. Pomierzymy rzeczy, poszlamy laserem po ścianach. Puf. Witajcie, moi drodzy. Nie zauważyłem Was, że tam stoicie i patrzycie się, co robię. E... <grym> tak, wiecie. Słuchajcie, jest niedziela, niedziela wieczór. Ja już przygotowuję się do zakończenia tego tygodniowego podsumowania modelarskiego swojego tygodnia, swego tygodnia modelarskiego i stwierdziłem, że jeszcze jedną rzecz muszę dzisiaj zrobić, żeby już sobie, że tak powiem, wystartować na przyszły tydzień, a to jest mianowicie wygrzebanie tego oto potwora, czyli tego e, taunara i popinowanie go tak, jak należy, tak, jak on powinien być popinowany już wcześniej. Ja go tylko skleiłem, bo nie mogłem się doczekać. Więc e, to robię, to jest jako ostatnia rzecz, jaką zrobię... W tym tygodniu, chyba, i możliwe, że jak znajdę czas, będę miał jeszcze siłę, to wieczorkiem sobie usiądę, skończę Squiga i skończę e, tego. E, to ninja do. O, ninja grota. do. jak się nazywa, do tych, tych, tych. E, orko, orków z Oktariusa. To co jest jedna rzecz. Jedyna rzecz, która mi przeszkadza, boż, przeszkadza, jedyna rzecz, która, która mi brakuje, no to jest tak gdzieś godzinka roboty, max, bo tam nie ma dużo. Dużo detali. I jest, oczywiście, to z modelarskich rzeczy, ale jeszcze dzisiaj będę wieczorem nagrywał dla Was nowego White Wharfa. Mam w na rękach nowego White Wharfa. Nagrywam, będę go nagrywał i pokażę Wam, co w nim jest. A wygląda na to, że będzie całkiem ciekawie. Zobaczcie sobie. To jest nowy White Wharf. Mamy kolejne misje: z The Bunker i tak dalej. Dużo fajnych dioramek, dużo artykułów. No, zresztą. Co wam będę teraz mówił, opowiem wam za parę dni, jak wyjdzie filmik. Słuchajcie, to, to wszystko, jeśli chodzi o takie modelarskie rzeczy, tak naprawdę ten tydzień nie był jakiś taki super intensywny dla mnie. Przez streamy, podczas streamów znaczy się, zrobiliśmy, zrobiłem dużo wykończając te orki, ale cały czas, słuchajcie, chodzi za mną, chodzą za mną dwie rzeczy i. Jest to coś, co chodzi za mną już od jakiegoś czasu i tak czasami zapominam o tym. Przypomina mi się, zapominam, przypomina mi się. Jest to ogólnie przeorganizowanie całkowicie mojego pomieszczenia, tylko że boję się, że to by oznaczało, że muszę wyłączyć się na chwilę, na parę tygodni znowu z działania, a nie chcę się wyłączyć, więc szukam takiej, wiecie, z jednej strony motywacji, kurde, nie rób tego, a z drugiej strony, a może jest jakiś sposób, w jaki da się to zrobić, żeby się nie narobić. Ale też nie, nie zatrzymać działania, bo powiem Wam, jaki mam problem w tym pomieszczeniu. Problem w tym pomieszczeniu jest taki, że to jest garaż, to jest były garaż. Po pierwsze, wentylacja tu nie jest najlepsza, więc mam problem z wentylacją, że robi się tu zaduch. Jak tutaj, tutaj posiedzę, popracuję, to mam lekki zaduch tutaj. A najważniejsze jest to, że mam tutaj tylko to jedno małe okienko. Tutaj mamy takie jedno małe okienko, które w tym momencie jest zamknięte. Roleta jest zamknięta, bo jest ciemno i nie lubię, jak mi tam wpada światło, bo jak filmuję coś, czy robię coś, no to przeszkadza mi to, że tutaj jest światło się wpada. Poza tym często mnie radzi. No i tutaj mam dużo okna, tak? Tutaj mam dużo okna, bo są okna tarasowe za tymi firankami i to jest fajnie. I problem mam taki, że i może was Ktoś z Was mądrzejszy ode mnie mi podpowie, bo mam jeden taki pomysł, żeby ten stół, ten stół, na którym wszystko nagrywam, jest na kółkach. Ja mogę go przesuwać, mogę sobie przesunąć tutaj, postawić go tu bardziej na środku. Nie wracajcie na no to, to jest do wyrzucenia. oprócz ja opróżniłem szafki. I chcę zorganizować sobie miejsce do pracy, na którym nie potrzebuję dużo, bo potrzebuję, zobaczcie, teraz już zupełnie wyłączyłem sobie się z działania, się z działania z tym, z tym starym komputerem. To jest komputer, który nie jest najsłabszy, daje sobie świetnie radę, ale no to jest klunkier, to jest komputer. Wszystko teraz, ostatnio robię na, na swoim lapku, tu widzicie, nawet nagrywam w tym momencie, nagrywam w tym momencie dźwięk. Wszystko robię na lapku, no i potrzebuję jeszcze laptopa służbowego, który stoi tu i on jest podłączony do monitora. Także dwa lapki, jeden monitor dodatkowy, bo ten jest zupełnie zbyteczny, on będzie prawdopodobnie gdzieś tutaj i chciałbym, myślę o, o, o dwóch rzeczach. Albo tu sobie zrobię biurko i żygnę hajsem i kupię sobie biurko takie, które, przy którym mogę stanąć i patrzeć sobie, wiecie, na ogród, co byłoby fajne na lato, bo mogę patrzeć sobie, jak dzieciaki biegają, otworzyć sobie okno, uchylić, bo to jest też uchylne okno, słyszeć, mieć dostęp świeżego powietrza, jak dobrze sobie ogarnę na jakimś ramieniu monitor, tak jak mam zresztą teraz cały czas wszystko ogarnięte na ramionach, bo to wszystko jest na takim ikeowskim ramieniu. Teraz, więc mogę sobie ten monitor odsunąć będę mógł otworzyć na oścież i siedzieć sobie totalnie przy otwartym oknie, co też nie byłoby takie złe. I to jest najlepsze rozwiązanie, tylko że muszę się pozbyć tego, muszę się pozbyć tego, muszę gdzieś to poprzestawiać, coś porobić. A najgorsze, że muszę się pozbyć tego, czyli mojego, mojego składu drzewa i różnych desek i różnego tałataństwa. No tu jest masakra. Drugi pomysł jest taki, żeby przestawić gdzieś sobie biurko, odsuwać ten stół. I tu sobie na jakimś rozstawionym stole, bo mam takie, takie turystyczne stoliki, postawić sobie biurko, no i wiecie, mogę sobie siedzieć i patrzeć sobie, o mój piesek sobie akurat stoi tutaj, mogę patrzeć sobie na swój samochód, na swoją działkę, no ale to wiecie, też takie, takie prywatności, ludzie będą mi się patrzeć na twarz jak ja pracuję i nie za bardzo jakoś mi się to widzi. Poza tym przy malowaniu, bo też przy, przy, mógłbym sobie to stanowisko zorganizować tak, żeby przy, przy tym biurku bym też malował, mógłbym mieć też trochę światła dziennego, co też nie jest takie złe, nie? Czasami trochę światła dziennego, a jak będę potrzebował, zamykam i tak dalej. Wszystkie kable mam tutaj, więc jakbym streamował, to też mogę mieć tam wszystko. I najważniejsze też, pod tym oknem jest grzejnik, więc on by też mi grzał stópki, co yy, ma niebagatelne znaczenie, co ma niebagatelne znaczenie, ponieważ zimą Tutaj jest dosyć chłodno i cały czas mi chodzi o olejak, który tutaj z boczku jest. Ech. No i teraz może Wy podpowiedzcie mi, podpowiedźcie mi, co mam zrobić. Bo myślę nawet, myślałem nawet o tym, żeby... Wiem, że niektórzy z Was są bardzo webscy i macie jakieś pojęcie, macie może znajomych, macie doświadczenie więcej. Może gdzieś udostępnię swój yy, wiecie, skaczapowy model swojego garażu. Żebyście mogli zobaczyć i może coś wymyślić, Może będziecie mieli jakieś inne koncepty. Jeśli macie jakiekolwiek pomysły, co mógłbym tutaj zrobić, to piszcie mi w komentarzu, dajcie mi znać na privie, ale wolałbym w komentarzu, bo będę miał wszystko w jednym miejscu. Co można by tutaj zrobić? A ja idę się z tym przespać, z tym pomysłem. Eee, idę się przemyśleć to eee, i idę nagrać recenzję WhiteWorfa, przegląd WhiteWorfa i wziąć się za składanie Taunara. To chyba wszystko na ten tydzień. Trzymajcie się ciepło. Aha, i jeszcze ostatnia rzecz. Pamiętajcie, patroni i wspierający mnie na YouTubie dostają ten film pierwszy. Dostaną go w niedzielę wieczorem. Wy, cała reszta, dostaniecie go... No tutaj nie wiem. W środę prawdopodobnie. W środę dostaniecie tak gdzieś koło, kole południa, jak to się ładnie mówi po wiejsku. Kole południa go dostaniecie. Tak, żeby wynagrodzić to wszystkim wspierającym troszeczkę to, że mnie wspierają ale nie robić paywalla, czyli wy też to zobaczycie. No i cóż, moi drodzy, to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do następnego podsumowania, do następnego tygodnia. Następnego tygodnia. Hej!